Kiedy w łóżku prawie śpię, o nie, w mojej głowie coś pojawia się. Lepiej śpi. Słuchaj, Bert, co? Pakuj się i lecimy stąd. Ojej. To przygody smak. Łóżko galopuje z nami. Razem gnamy w dal z chmurami. To ciekawe. Najlepszy czas na podróż. Tak, to przygody smak. Bert i Ernie zapraszają. Wszyscy z nami wyruszają. To wspaniałe są przygody. Wspaniałe przygody Berta i Erniego. Pogromcy kurzu. Pogromcami kurzu jesteśmy super sprzątaczami i mamy super pracę oraz te super narzędzia. Erni, do posprzątania domu wystarczy szczotka i szufelki. Całe szczęście jesteście! Jestem strasznie! Uczulona na kurz! Nie obawiaj się! Kiedy cię gnębi kurz, do nas dzwoń i już! To nie pora na... Śpiewy za mną szybko! Od kurzu mam... łzy w oczach i swędzi mnie gardło! To silna alergia, więc mam nadzieję, że dacie sobie radę z tym... kurzem! My, zawodowcy, mówimy kurzątka króliczki. Damy radę, panno Moszli. Pozbędziemy się ich. Dziękuję! Wpadnę do was trochę później. Jej, Bert, pozbycie się tych kurzątek to krótka chwila z naszym super nowoczesnym odkurzaczem. On nie tylko wsysa kurzątka, ale też mówi, gdzie one leżą. Nadal uważam, że wystarczy nam szczotka i i chusteczka też. Jej, Bert, mój super nowoczesny odkurzacz mówi, że gdzieś w pobliżu jest kurzątko. Śmiejesz się ze mnie, Ernie? Ja? Nie, Bert. O, zaczekaj. Ernie, co ty wyprawiasz? Ja tylko zbieram kurz. Chyba go nie trafiłem. Odłóż to śmieszne narzędzie i weź do ręki starą, sprawdzoną szczotkę. Wezmę coś dużo lepszego. Mam tutaj moją szczotkę naddźwiękową. Zamiata wszystkie kurzątka w mgnieniu oka. Czy mi się zdaje, czy tu jest coraz więcej kurzu? Zaczekaj, przyjacielu. Moja naddźwiękowa szczotka wybawi cię od tych wszystkich kurzątek. Jakich kurzątek? Kiedy cię gnębi kurz, do nas dzwoń. Ernie, zatrzymaj tę straszną szczotkę. Próbuję, Bert. Staram się. Chłopcy, czy wszystko jest w porządku? O tak. Ernie, co ty tu robisz? Wpadłem na świetny pomysł, Bert. Jak najlepiej złapać takie kurzątko? Może szczotką i szufelką? Nie, Bert. Kurzą marchewką. Kurzątka są jak króliki, więc położę tę marchewkę tutaj, a potem schowamy się za wazą. I gdy kurzątka zaczną ją jeść, wyskoczymy i je złapiemy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Spójrz, Bert, to działa. Jestem geniuszem. Też mi geniusz. Kurzątka się najadły i urosły od tej marchewki. Chyba mamy już tylko jedno wyjście. Jakie? W nogi! Tutaj! Tutaj! Tutaj, Bert! Szybko! Szkoda, że super nowoczesny odkurzacz się popsuł. A może wystarczy, jeśli będziemy współpracować? Współpracować? Ty potrzymasz szufelkę, a ja pozamiatam szczotką. Tak, tutaj jest miejsce wszystkich kurzątek. Udało się wam! Pokonaliście mój kurz! I wystarczyła do tego tylko szczotka i szufelka. Dobranoc, Bert. Dobranoc, Ernie.